Rycerzy trzech, Kmicic, Wołodyjowski, Zagłoba, gnębi nas brech, wszystkim nam się Oleńka podoba, ach, podoba! Zwalczcie tę chódź, innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radzić Niedobrze, panowie. Potop nam się skończył, okay. A we obsadzie pana Wołodyjowskiego, czyli mnie, tak, wiemy, mamy poważne luki. A jakie znowu luki? Przecież przerobiliśmy już pannę Oleńkę na pannę Basieńkę, wiernego Sorokę na srogiego Luśnie. Srogi Luśnia belduje się, na rozkaz? No proszę, taki sam przygłup jak tamty. Wedle rozkazu? Tak. Ale skąd my weźmiemy pana hetmana Sobieskiego? No właśnie. Jak to skąd? Hetman Czarniecki nam akurat wakat, Zaraz, jak to, proszę pana, wakat. Wakat, fakt, bo tu jest plakat, że on wakat. A raczej nie plakat, tylko klepsydra. No, on wakat. Piękną miał śmierć, tak. Piękną, aczkolwiek nie na polu bitwy, jeno na łożu. Tak ciężko zachorzał. Nie, on zachorzał lekko, ale królowi jego mości przyszło do koronowanej głowy, żeby Czarnieckiemu buławę hetmańską do łóżka przysłać. Tak? No i co? I właśnie ten durny Luśnia miał mu tę buławę dostarczyć, prawda? Durny Luśnia melduje się na rozkaz. No sami widzicie, co za poziom. No, jak ten młot wpadł z tą buławą do izby, chciał z rozpędu jeszcze w dodatku strzelić obcasami, to się oczywiście pośliznął i jak się nie rypnie z tą buławą na to łoże, to nie było co zbierać. No właśnie. Tak. No i w ten sposób, proszę panów, możemy wprowadzić na miejsce pana Czarnieckiego, pana Sobieskiego, nie? Nie z tym numerem, panie hetmanie. Pan Sobieski przecież nie miał srebrnej blaszki na podniebieniu. Blaszki nie miał, ale za to miał ogromne takie wąsy, które takoż mu dykcyje psuły, z tym, że w inny sposób. Tak. No, dobrze. Ale panowie, ale co ja będę robił, jeżeli pan Skrzetuski we trzeciej części trylogii prawie, że nie występuje. No to fakt. Skrzetuski nie występuje, ale za to występuje, proszę pana, znakomity łucznik pan Muszalski. A to ja pójdę wobec tego ćwiczyć strzelanie z łuku. Pciś! Ojej, co to jest? To przestań wać, bo nas powystrzelasz. Hej tam. Luśnia, hej, zabierz mu ten łuk. Zabierz mu, albo lepiej nie, bo jeszcze nam Luśnie ostrzeli, a jest to jedyny nasz podkomendny i komu by byśmy wtedy rozkazy wydawali. Lepiej uciekajmy my stąd. Szable w dłoń, koledzy, szable. Dobrze. Nasza piosenka w żaden sposób nie pasuje do serialu Pan Wołodyjowski. No właśnie, otóż to. No niby po co my śpiewamy o Radziwile i o tej Bilewiczównej, jeżeli oni w ogóle w tej sztuce nie grają. A wiecie, że to dla mnie żaden problem, ponieważ ja jestem, jako zapewne wiecie, najdowcipniejszym rycerzem w całym chrześcijaństwie. W związku z czym mogę wam tu na poczekaniu ułożyć zaraz nowy tekst do starej melodii. Niewielka to sztuka. I ja także samo bym potrafił. Na przykład, rycerzy trzech to może zostać. Tak. No, z tym, że jednego trzeba jednak wymienić, ponieważ Kmicic u nas w ogóle nie występuje. No to co? To wstawimy zamiast niego Ketlinga i będzie tak. Rycerzy trzech, Ketling Wołodyjowski za głowę. Teraz ja. Gnębi nas pech, wszystkim nam się Basieńka podoba. Teraz ja. Zwalczcie tę chódź, innych zadań przed wami jest siła. Nieprawda, proszę pana. Bo siła się rymuje do Radziwiłła. Tak. A musi się rymować do Tucha i Bejowicza. Właśnie. Do Tucha i Bejowicza nijakich przyzwoitych rymów nie wymyślemy. Że wymyślemy. Zwalczcie tę chódź, inny cel wam historia wytycza. Musicie knuć, jak się pozwy, tuchaj Bejowicza. Brawo. Hajduczku, a raczej hajduku. Tak. Dziękuję, baćpanom, dziękuję. A jeżeli chcecie, to mogę wam jeszcze pokazać, jak ja szabelką robię. Potem to zrobisz, bo teraz jeszcze musimy przefasonować piosenkę końcową. Ale nie całą, ponieważ, proszę pana, pierwsza część może zostać. Hej,
i szable w dłoń. Znamy to, panie Michale. Tak, łuki, wiuki, a łupy, proszę pana, łupy wziąć do roki. Znamy to. Hajda na koń, okażemy się godni epoki, tak? Ale proszę pana, co dalej? No właśnie, bo tam było, aby odbić Bilewiczówną, a teraz ma być Jeziorkowską. Jeziorko, no. Tak, no i a tam był też ten Bogusław Zbój, no a teraz jest Tuchajbe i Zbój. A nieprawda, bo panowie, bo nie Jeziorkowską, tylko Wołodyjowską. Tak, nie Tuchajbeja, tylko Tuchajbejowicza. Nie, koledzy, tak do niczego nie dojdziemy, nie. Zacznijmy śpiewać, to jakoś nam pójdzie. 3, 4, szable w dłoń!